Cześć, z tej strony Chester, Media Creative, za kamerą Wiktor, studio bez ciśnień. Kolejny film i kolejny gorący temat, mianowicie Sony Alpha A7R5. Dzięki uprzejmości Sony Polska udało nam się przed weekendem wyrwać w ostatniej chwili ten aparat do testów, do szybkiego sprawdzenia. Sony oprócz puszki dało nam świetne dwa obiektywy, G-Mastera 12-24 i 135. Na tych dwóch obiektywach testowaliśmy możliwości tego aparatu. I skupimy się troszeczkę na opisie, na razie od zewnątrz, nie będziemy się zagłębiać tutaj na samym wstępie w nowinki techniczne, jakie zostały tutaj wprowadzone. Od zewnątrz obudowa to jest to, co znamy z S3 lub Alfy 4. Ten sam gabaryt, ten sam uchwyt, z lewej strony gniazda standardowo. Pierwsza sekcja to, co znamy z czwóreczki, USB, wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe. W drugiej linii mamy gniazdo HDMI pełnowymiarowe i uniwersalne gniazdo do lamp błyskowych. Brakuje w tym miejscu tego, co znamy z A1, czyli RJ45 i sieci. Z drugiej strony dwa razy SD i dwa razy CF Express A, przy czym użycie w dwóch slotach kart CF umożliwi nam wykorzystanie w pełni możliwości szybkości tego zapisu. My testowaliśmy to na kartach takich właśnie od Sony i na ten moment uważam to za bardzo, to co uzyskaliśmy, uważam za bardzo zadowalające. Jeżeli będzie jeszcze lepiej przy CF-ach, będzie to magia. Układ guzików, jaki widzimy od góry, jaki widzimy w tylnym panelu, to jest to samo, co mamy w Alfie 4, ale różni się ekranem. Ekran to jest połączenie dwóch najfajniejszych sposobów montażu tego ekranu. Mianowicie to, co znamy z Alfy 3, czyli ekran odchylany w dół, odchylany w górę na zawiasie. Do tego dochodzi nam to, co znamy z 4, czyli zawias w drugim kierunku daje to nam nieskończone możliwości konfiguracji tego, ustawienia tego ekranu. No jest to naprawdę jeden chyba z najlepszych, jedno z najlepszych rozwiązań dostępnych w tej chwili na rynku. Ekran ponad 2 miliony pikseli, dotykowy. I za chwileczkę, jak będziemy mówić o autofokusie, to powiem troszeczkę o tym ekranie więcej. Zasilanie standardową baterią, taką jak w 3, w 4, w S-ie. Tutaj nic się nie zmieniło. Wracamy jeszcze na sekundkę do tego, co mamy na górze. Mianowicie główne pokrętło jest jakby podwójne. Od góry ustawiamy tryb, w jakim aparat pracuje. Daj Boże, żeby nikt nie ustawił tego na auto. W dolnej sekcji mamy pokrętło przenoszące nas pomiędzy trybem fotograficznym, trybem filmowym i trybem SQ. Lecimy dalej i przechodzimy do autofokusa. W tej wersji aparatu Sony wpakowało system autofokusa oparty na sztucznej inteligencji. Mamy w środku oddzielny procesor tylko i wyłącznie do sterowania ostrością. W opisach mamy, że uczący się. Czy się uczy? Nie wiem. Pozostawiam to na czas dłuższego użytkowania. System autofokusa ma 793 pola, na których ustawia ostrość czułością do minus 4 stopni. Co jest fajnego i bardziej rozbudowanego w tym aparacie, to to, że w Alfie 4, w FX30, w FX3 mamy rozpoznawanie człowieka, mamy rozpoznawanie zwierzęcia, mamy rozpoznawanie ptaka. Tutaj Sony dołożyło rozpoznawanie samolotów, rozpoznawanie owadów, pociągów. Daj Boże, żeby to się faktycznie sprawdziło tak świetnie, jak opisują. Nam nie było dane sprawdzić działania tego autofokusa na każdym jednym segmencie, które Sony opisuje. Mam nadzieję, że za jakiś czas aparacik do nas wróci. Będziemy w stanie sprawdzić to dokładniej. Aparat
przez czas, którego mieliśmy, udało nam się testować przede wszystkim pod kątem zdjęć, no bo trudno, żeby ktoś wybierał tak potężną matrycę tylko do filmu, to jest aparat przede wszystkim przeznaczony do fotografii. Natomiast Sony nie zapomniało mu wpakować bardzo ciekawych funkcji filmowania i tutaj wchodzimy już w tryby filmowe, mianowicie Full HD do 120 klatek, 4K do 60 klatek i 8K 25 klatek. Mamy S-logi, mamy wszystkie profile twórcze, nawet ulepszone i poszerzone od poprzednich bądź innych serii ALF. Natomiast w dalszym ciągu twierdzę, że jest to przede wszystkim aparat do zdjęć i tak też należy go traktować i tak też go testowaliśmy. Wracając do zdjęć, aparat ma znacznie rozszerzone możliwości zapisu przede wszystkim RAW-ów. Mamy RAW nieskompresowany, mamy trzy wielkości RAW-a w kompresji bezstratnej i mamy RAW-a skompresowanego. My przez cały czas pracowaliśmy na RAW-ie nieskompresowanym, co dało nam przerażającą liczbę gigabajtów danych, jeśli chodzi o ten weekend. Jedno zdjęcie ma ponad 120 mega. Użytkownicy Erek, podejrzewam, nie są zaskoczeni tymi wielkościami. No ja jako użytkownik przede wszystkim Alfy 4 w tej chwili, S3, Alfy 3, no byłem zaskoczony tą wielkością, ale jednak ma to przełożenie przede wszystkim z wielkości matrycy, ilości szczegółów, jakie są zapisywane. Na ten moment wszystkie zdjęcia, które widzieliście i będziecie widzieć na tym filmie, to są JPEGi, prościutko z puszki, z minimalną obróbką, gdyż na ten moment żaden z programów nam dostępnych nie jest w stanie odtworzyć RAW-ów z R5, jeszcze nie ma aktualizacji pakietu Adobe. I po prostu nie jesteśmy w stanie ich odpalić i porównać z tymi RAW-ami, które już znamy z naszych aparatów. Idziemy dalej do matrycy. Oprócz tego, że jest to potęga, ma dużo lepszą stabilizację. Stabilizacja pięcioosiowa aż do 8 stopni, co no jest kosmosem, tak? Możemy naprawdę swobodnie pracować bez jakichś drgawek, bez strachu o to, że jakieś zdjęcie na długich czasach będzie rozmazane. No oczywiście nie mówię tutaj o osobach, którym się bardzo te łapki trzęsą, tylko o osobach już doświadczonych w fotografii, umiejących stabilnie utrzymać aparat, ale daje się to bardzo odczuć, że to działa i to naprawdę bardzo, bardzo fajnie działa. Przez czas, jaki mamy ten aparat, udało mi się zrobić, w sumie miało być porównanie z A7 III, A7 IV i właśnie R5. Troszeczkę to uszczupliłem, ponieważ no, A7 III to jest jednak starsza konstrukcja, dużo starsza i w ogóle poza klasyfikacją tutaj, więc wziąłem na tapetę A7 IV i R5 i te dwa aparaty będę zestawiał, jeżeli chodzi o ilość szczegółów, jeżeli chodzi o szumy matryc i właśnie te porównania zobaczycie. Lecąc dalej, ekran po troszku omówiliśmy, natomiast na duże uznanie zasługuje wizjer w tym aparacie. To jest ponad 9, a prawie 10 milionów pikseli upchniętych na tak małej powierzchni. Słuchajcie, to jest przy maksymalnym ustawieniu rozdzielczości odświeżania w aparacie bez żadnych oszczędności energii. To jest naprawdę, zdaje się, że najlepszy wizjer na rynku, na pewno najlepszy dla mnie na ten moment, z tego co miałem w łapkach, a miałem w łapkach dużo. Daje niesamowity realizm. Nawet dzisiaj podczas sesji to było prawie 12 godzin klikania zdjęć. W pewnym momencie, gdzie ostatnio nawykiem nie było trzymanie aparatu w sposób przed sobą, tak, patrząc w ekran, przesiadłem się na patrzenie przez wizjer. Daje to niesamowite odczucia podczas fotografowania i naprawdę dużo wygodniej mi się robiło patrząc w ten wizjerek i mając ten aparat na dłużej, naprawdę by to chyba tak zostało. Nie wiem, jak Sony to zrobiło, ale zrobiło to świetnie i na pewno będę ten wizjer wspominał bardzo, bardzo długo i z dużym bólem, że nie mam go w innych korpusach. Wracamy jeszcze do jakby do matrycy i do możliwości aparatu, mianowicie zdjęcia z przesunięciem piksela.
aparat przy włączeniu funkcji robienia zdjęć z przesuniętym pikselem robi nam 16 zdjęć na elektronicznej migawce. Przesuwając każde z nich o piksel, umożliwia nam to stworzenie obrazu o wielkości ponad 240 megapikseli. Jest to nieprawdopodobna szczegółowość i na ten moment nie wiem, czy jest drugie tak dobre i tak fajne rozwiązanie na rynku. Zbliżając się powolutku do takiego delikatnego podsumowania, co jeszcze warto o tym aparacie wspomnieć, jeżeli chodzi o takie kwestie stricte techniczne? Sony pisze o tym, że mamy ulepszony system rozpraszania ciepła, że jest w stanie nagrywać 8K przez 30 minut bez przegrzania się. Dzisiaj podczas 12 godzin sesji aparat na stałe był podłączony kablem do komputera. W sumie nie tylko, żeby przesyłać, sterować w jakiś sposób z komputera aparatem, tylko żeby przesyłać bezpośrednio dane na komputer, był cały czas włączony. Przy czym cały czas przez kabel USB podtrzymywany przy pełnym naładowaniu baterii. I tutaj moje spostrzeżenie, po praktycznie godzinie, dwóch godzinach był już ciepły. Po kolejnej godzinie był już dość gorący, natomiast nie wyłączył się. On po prostu dotarł do pewnej temperatury i tę temperaturę trzymał. Cały czas pracował, cały czas klepaliśmy zdjęcia, cały czas był włączony, cały czas chodził ekran. On po prostu się zagrzał i tą wysoką temperaturę pracy trzymał. Nie wiem, jakie by to miało przełożenie, jeśli chodzi o film. Tego nie robiliśmy. Natomiast jest to dosyć ciepły korpus. Jeżeli mówimy już o korpusie, warto wspomnieć, że Sony zadbało o to, żeby również przyrodnicy mogli z tego aparatu korzystać. Mamy bardzo poprawione uszczelnienie tego aparatu w każdym miejscu łączenia. Sony deklaruje zwiększoną odporność na warunki atmosferyczne. No, nie sprawdzaliśmy tego, pomimo tego, że całą sobotę u nas padało. Nie odważyłem się, powiem szczerze. Natomiast myślę, że osoby, które zawodowo zajmują się fotografią przyrodniczą, bardzo to docenią. I teraz parę słówek dotyczących dzisiejszej i wczorajszych sesji. Podczas wczorajszego dnia testów zabrałem ten aparat wieczorem na zdjęcia plenerowe. Dwa światełka błyskowe, lampy reporterskie z softboxami, bez światła prowadzącego. To było naprawdę ciężkie, jeżeli chodzi o światełko. Aparat sobie dał radę znakomicie. Bez żadnego problemu ta ostrość była łapana, bez żadnego problemu przewidywał ruchy idącej osoby, co jest w ogóle też fenomenem, jeśli chodzi o autofokusa, że on nie wykrywa tylko twarzy i oka, tylko jest w stanie przewidzieć, co zrobi cała postać i trzyma tą postać podczas ruchu i tej ostrości nie gubi. To nawet w momencie, kiedy przed śledzoną postacią przejdzie inna osoba, coś przejedzie, trafi się podczas chodzenia, jakiś słup oświetleniowy, gałąź, liść. Cały czas ta osoba jest poprawnie śledzona i ten punkt jest trzymany, także tutaj szapoba dla Sony, że to ogarnęło. I pomimo tych trudnych warunków oświetleniowych, pomimo tych przeszkód, tych czasami malutkich komplikacji, jeżeli chodzi o czystość planu, ten aparat sobie świetnie dał radę. Zdjęcia macie w tym momencie załączone na filmie. I tutaj troszkę uprzedzam fakty. Wrzuciłem zdjęcia prosto z korpusu JPEGi na Facebooka. One są naprawdę ostre jak żyleta. Facebook niestety swoje zjechał, zrobił mi duże kuku. Uwierzcie mi, te zdjęcia są naprawdę rewelacyjne. Zresztą sami to widzicie. Wczorajszy dzień przyniósł również możliwość porównania, jak zachowuje się matryca w Alfie 4 i w R5. Tutaj będziecie mieli za chwilkę możliwość obejrzenia obrazu i nagranego 4K 50 klatek z Alfa 4 i z R5 i będziecie mieli możliwość zobaczenia porównania zdjęć z tego samego obiektywu, z tego samego miejsca, w różnej czułości. Sami sobie odpowiedzcie na to, jak zachowują się matryce i jak to rzeczywiście odbieracie. ISO 100? 125 teraz? 160? 200?
250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2,5, 3200, 4, 5, 6400, 8, 10 000, 12800, 16, 20, 25600, 32000. Mniej więcej tak właśnie wyglądają różnice pomiędzy Alfą 4 i R5, jeżeli chodzi o ciemną ulicę, umówmy się, ciemne, trudne warunki oświetleniowe. Widzieliście doskonale, jak szumi jedno, jak szumi drugie. Teraz dwa słowa o dzisiejszej sesji. Sesja komercyjna, cały dzień pracy, tak jak mówiłem, niespełna 12 godzin stałego robienia zdjęć. Moje odczucia, no umówmy się, bardzo pozytywne, tak? Przeskok jest jednak, zwłaszcza jeżeli chodzi o fokusa, przeskok jest jednak doskonale zauważalny, jeżeli ktoś wcześniej pracował na innych korpusach starszej generacji. Jakość nawet JPEG-a, na których dzisiaj niestety bazowaliśmy, jest fenomenalna. Odwzorowanie kolorów, ostrość i szczegółowość niesamowita. Bardzo mnie ciekawi, jak wyglądać będą RAWy w Lightroomie, jeżeli Lightroom wreszcie je zacznie czytać. Na to poczekamy i tutaj macie moją obietnicę, że następny króciutki filmik przygotuję właśnie z porównania JPEG-a, który wyszedł dzisiaj z puszki, i obrobionego przez nas przygotowanego RAWa w momencie, kiedy aktualizacje trafią na nasze komputery. Ciekawostka może dla Was. Za chwileczkę poznacie Wiktora. Zapraszam Cię, Wiktor, na moje miejsce. Ponieważ podczas dzisiejszej sesji złapał R5 i może parę doświadczeń z jego strony. Pierwszy raz miał ten aparat w ręce, pracując wcześniej na Alfie 3, S3 i Alfie Mark 4. Siemano, tu Wiktor, Bezciśnień Studio. Ja tylko na szybko wpadam, że zazwyczaj staram się opowiedzieć całą prawdę. W wielu przypadkach mówię też bardzo negatywnie o tym, że coś mi pasuje, coś mi nie pasuje. Tu ciężko powiedzieć, że coś nie pasuje. Guziki wszystkie są w tym samym miejscu, jak w czwóreczce, więc złapałem dzisiaj aparat. Miałem go jakby już od zawsze ze sobą. Problem zaczął się w momencie, kiedy przyłożyłem go do oka i zobaczyłem ten cudowny wizjer, gdzie odwzorowanie, ostrość, szczegóły i wszystkie informacje są tak czytelne, że podczas próby nagrywania nawet nie korzystałem z ekranu, co przy nagrywaniu to jest chyba norma, że korzystamy z ekranika, który jest dołączony. Więc skorzystałem z tego wizjera, jestem nim zachwycony.
potem przypomniałem sobie, bo nie czytałem specyfikacji jakoś specjalnie wcześniej od Sony, staram się zazwyczaj te sprzęty łapać i patrzeć, co się uda zrobić na bieżąco z nimi. Byłem zachwycony tym, że Sony wstawiło dwa rozwiązania na otwieranie tego ekranu. To jest magia ze względu na to, że jeżeli korzystamy z aparatu do filmów i robimy filmy z ręki, bardzo często mamy go otwartego do góry w ten sposób, ale przy takim ustawieniu jest to bardzo problematyczne, jak szybko chcemy wrzucić go na gimbala. Niestety wykorzystanie ekranu w ten sposób, czy patrzenie od góry, jak będzie zaczepiony na gimbalu, w takim ustawieniu jest dużo łatwiej go wyważyć i zerkać sobie. Mniej zmienia ustawienie gimbala i obciążenie jego. Trzecia sprawa, czy tam już czwarta, nie pamiętam, obiektywy, które dostaliśmy razem z tym body 12-24, łapiemy w rękę, nie ma potrzeby gimbala, stabilizacji, niczego innego. Wprawny operator na pewno sobie wykorzysta w świetny sposób ten obiektyw z tą stabilizacją, która zapewnia nam body, ze stabilizacją, która zapewnia nam obiektyw. Jest to wystarczające do nagrania filmów. Przy tej ogniskowej naprawdę ten obraz jest stabilny, jakby stał na statywie praktycznie aparat. Wykorzystanie ruchów czysto teledyskowych, czyli podejścia bardzo blisko, odejścia, pochylenia obrazu. Cudowny sprzęt na takie działania. Tak jak wspominaliśmy, nie sprawdziliśmy go w pełni na wideo, bo to były mocne dni zdjęciowe, ale na sesji, gdzie nie robię bardzo dużej ilości zdjęć, jestem bardziej od strony filmowej przyzwyczajony do tych sprzętów, złapałem go dzisiaj, strzeliłem raz, dwa, trzy testowe zdjęcia. Próbowałem zgubić autofokus, sprawdzać, czy trafi tam, gdzie chcę, żeby trafił. Udało mu się za każdym razem, ani razu się nie zgubił. Zastanawiam się tylko, czy guzik przypadkiem nie ma jakiejś innej czułości niż w innych aparatach. Czy nie został w jakiś sposób zmieniony, poprawiony lub coś takiego, bo wydaje mi się, że przy całkiem inaczej korzystając z innych ALF, w innym momencie strzela zdjęcie. Nie wiem, czy to chodzi o skok, czy to jest moje takie odczucie, że bardzo doszukiwałem się jakichś różnic. No i to tyle ode mnie. No. Temu to body, no Sony, udało się. No to tyle, jeśli chodzi o Wiktora i tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o nasze odczucia co do tego aparatu. Słuchajcie, to były dwa dni pracy. Nie udało nam się zrobić wszystkiego. Nie udało nam się w pełni sprawdzić trybów filmowych w tym aparacie. Po prostu nie było na to czasu. Naprawdę wiele jeszcze przed nami, jeżeli chodzi o poznawanie tego sprzętu. To nie jest instrukcja obsługi, to jest film z... Nawet nie prezentacja. To są po prostu nasze uwagi, odczucia dotyczące nowej puszki od Sony. Mamy nadzieję, że chociaż troszkę rozjaśniło wam to w głowach, że chociaż troszkę przybliżyło wam nowy korpus od Sony i że przyczyniło się do lepszego poznania tej marki.